Dzień dobry, cześć i czołem, szanowny człowieku. Trzy pytania. Po pierwsze, kto jest zdrowszy? Czy osoba otyła, aktywna fizycznie, czy osoba nieotyła, nieaktywna fizycznie? Ciekawe, czy zgadniecie. Dwa, co się dzieje? Co powinniśmy zrobić, kiedy mamy substancję psychoaktywną, normalny psychodelik wywołujący halucynacje i różne inne ciekawe zjawiska, ale jednocześnie ma potencjał terapeutyczny? Leczy ludzi uzależnionych od alkoholu, od heroiny, co wtedy? A na końcu, co się wydarzy, jeżeli weźmiemy maleńką kulkę kamienną, o taką dwumilimetrową, i trzaśniemy nią z prędkością 5 kilometrów na sekundę o blok stali. Siadamy i czytamy. Zacznijmy od rzeczy, no umówmy się, oczywistych. Związki pomiędzy otyłością a zdrowiem. Co było badane w tym oto artykule? Było badanych 528 tysięcy Hiszpanów, płci obojga, wieku rozma rozmaitego, yy, otyłości rozmaitej bądź nieotyłości. I co zostało zrobione? Przede wszystkim zostali oni podzieleni na trzy grupy wagowe. BMI, czyli indeks masy ciała normalny, nadwagowy i otyłościowy. Dla szybkiej orientacji, dla mojego wzrostu, ja jestem stosunkowo niewysokim chłopem. 173 cm żywego lamży. Przy moim wzroście, od 75 kg zaczyna się nadwaga, od 90 kg mniej więcej zaczyna się otyłość. To jest oczywiście plus minus masa mięśniowa, ale tak to się z grubsza liczy. To się ogólnie rzecz biorąc sprawdza, bo ludzie o każdej masie mają różną masę mięśniową, więc to jest ogólnie niezły wskaźnik w pierwszym przybliżeniu ilości tłuszczu na człowieku również. Czyli najpierw dzielimy na trzy kategorie wagowe. Potem Dzielimy na trzy kategorie aktywnościowe. Punktem wyjścia aktywności jest Światowa Organizacja Zdrowia, gdzie mamy definicję aktywności lekkiej, umiarkowanej i intensywnej. Lekka to są normalne czynności życiowe, takie jak chodzenie, nalewanie sobie kawy, robienie obiadu, coś, co zasadniczo nie podnosi nam za bardzo tętna, lekka aktywność fizyczna. Umiarkowana aktywność fizyczna to jest już no, to jest moderate activity, to są rzeczy typu truchcik. Przebieżka, jakiś sport, który nas nie wykańcza za bardzo, takie, no, jakieś kardio, niewycieńczające, ale już, już no, przyspieszamy tętno, zaczynamy działać. Intensywna aktywność fizyczna, sporty siłowe, jakieś wspinaczkowe, nie wiem, partyjka tenisa, takie coś, że już się za przeproszeniem, przegonimy. To jest dużo szczegółowych definicji dla różnych aktywności, więc nie będziemy w to wchodzić, ale żebyście poczuli, o czym mówimy. I teraz Światowa organizacja zdrowia definiuje takie, to się nazywa zdrowy poziom regulacji regularly active. Regularna aktywność fizyczna taka zalecana ile ona wynosi? 150 minut tygodniowo aktywności umiarkowanej lub 75 minut y, intensywnej. Czyli no co? Nieco poniżej 10 minut dziennie albo godzina tygodniowo aktywności intensywnej albo 20 minut y, tygodniowo, 25 minut dziennie lub 2,5 godziny tygodniowo czyli no taki faktycznie no zdrowy poziom aktywności fizycznej, co by o tym nie powiedzieć. I na tej podstawie mamy dziewięć kategorii. Dziewięć kategorii yy, z, takich, no z grubsza zdrowotnościowych, czyli ludzie o normalnej wadze aktywni fizycznie, ludzie o normalnej wadze niedostatecznie aktywni, i ludzie o normalnej wadze nieaktywni. I to samo dla osób z nadwagą i otyłych. Zawsze mamy nieaktywny, Niedostatecznie aktywny, aktywny. Dobra, dziewięć kategorii. Czyli mamy już ludzi podzielonych. Aha, teraz kwestie zdrowotne. Tutaj było badanie Cardiovascular Risk, czyli ryzyko chorób serca, układu krążenia. Były trzy rzeczy w badaniach lekarskich. Czyli te osoby raz na 12 miesięcy przechodziły badanie lekarskie. W związku z, ze swoim ubezpieczeniem zdrowotnym, fajne, bo mamy 530 tysięcy osób badanych tak samo. Dbał o to ubezpieczyciel. Te osoby były po prostu badane regularnie. Były te same rzeczy dla nich badane. Co sprawdzano? Cukrzyca, poziom cholesterolu i nadciśnienie. No, elementarz. Czyli naszym, naszą, naszym stanem chorobowym, powiedzmy sobie, tym, tym, co mierzymy, jest obecność cukrzycy, obecność hipercholesterolemii i nadciśnienia. Standardowe definicje medyczne, na przykład dla ciśnienia wynik powyżej 140 na 90. No, nadciśnienie po prostu. I mamy to. Mamy to no, na tak gigantycznej próbie i z takimi małymi słupkami błędów, że jesteśmy w domu. Pyk. Czytamy ten wykres. Kochamy wykresy. Wszakże. Yy, wszystko jest wyrównane do standardu, jakim jest osoba aktywna o normalnej wadze, czyli po lewej stronie, na dole widzimy 1. Poziom 1 to jest prawdopodobieństwo. Takie samo jak osoby aktywnej o zdrowej wadze. Czyli jeżeli gdziekolwiek na wykresie widzimy coś na poziomie 2, to tu mamy dwukrotnie większe ryzyko. Na przykład osoba z nadwagą w kategorii aktywnej, czyli patrzymy na kolor żółty, aktyw, zielona kropka to jest cukrzyca. Prawdopodobieństwo posiadania cukrzycy u osoby z nadwagą, aktywnej fizycznie, jest dwukrotnie większe niż naszej grupy bazowej. Ok? No i co? Yy, główny wynik tego badania, bo o to się rozchodziło. Chodziło o kwestię, to się nazywa fat, but fit, czyli dosłownie no, tłusty, ale zdrowy, ale wysportowany. Czy może być tak, że osoba z nadwagą, a zwłaszcza osoba otyła, kompensuje sobie swoją otyłość aktywnością fizyczną? No, patrzymy na to nie. Nie, nie i jeszcze raz nie, i to, fun, i to bardzo mocno nie. Zwróćcie uwagę. Porównujemy sobie w tym momencie osoby obese, czyli po prawej stronie osoby otyłe w kategorii active, czyli te najbardziej aktywne, z osobami nieaktywnymi w kategorii normalna waga, bo to jest taki chyba naj, najbardziej przemawia do, mm, do wyobraźni. Ogólnie rzecz biorąc, brak aktywności podnosi ryzyko tych chorób o kilkadziesiąt procent. Tak to mniej więcej wychodzi. Czyli osoba o normalnej wadze nieaktywna przez swoją nieaktywność podnosi sobie tę zachorowalność o gdzieś 20-30-50%. Teraz osoba otyła, aktywna fizycznie, ma dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na hiper, posiadania hipercholesterolemii, pięcio i półkrotnie większe ryzyko zachorowania na cukrzycę i czterokrotnie większe ryzyko zachorowania na nadciśnienie niż osoba yy, o normalnej wadze. Nie ma, nie da się tego zrobić. Yy, I osoby otyłe są też zawsze mniej zdrowe od osób z nadwagą, a osoby z nadwagą są zawsze mniej zdrowe od osób z normalną wagą. Gdzieś tam pewnie na granicy pomiędzy tymi etykietami to się przekrywa, ale ogólnie rzecz biorąc masa ciała bardzo, bardzo silnie na zdrowie wpływa. Później oni cytują jeszcze badania, pokazując, że tak, że cukrzyca, cholesterol i ciśnienie wpływają na ryzyko chorób. Zawał, za to jakieś tam tego typu rzeczy, plus wspominają jeszcze przy okazji, jakby ktoś miał wątpliwości, ryzyko dziesiątków innych, dziesiątek innych chorób. Krótko mówiąc, no, jeżeli by ktokolwiek jeszcze się zastanawiał, a moim zdaniem już nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, jest 2021 rok, ludzie, pogódźmy się już z tym. Nie. Nie da się zekompensować otyłości aktywnością fizyczną. Drogą do zdrowia jest zrzucenie wagi. No plus aktywność fizyczna. I to jest ten pozytywny wniosek, można by powiedzieć. Zauważcie, że w każdej kategorii wagowej osoby aktywne są zdrowsze od osób nieaktywnych. No a to jest, to jest w pewnym sensie dobra wiadomość, dlatego że no, aktywność można dużo szybciej zmienić niż masę ciała. Prawda? No. no i tyle. I tyle. Także proszę, zostawmy to już. Widziałem taką układkę ostatnio y jakiegoś czasopisma, którego nazwa nie przejdzie mi przez usta, gdzie była wysoce otyła niewiasta w, poz w pozie gimnastycznej y z podpisem This is healthy. To jest zdrowe. No, to była oczywiście prowokacja, żeby się więcej gazetek sprzedało, tak, ale na litość boską to też jest przecież socjotechnika. Umieszczanie czegoś takiego na okładce czasopisma to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. No nie, nie, nie i jeszcze raz nie. To nie jest zdrowe. I tutaj mamy bardzo dobre, fenomenalnie wysokiej jakości badanie. Które to potwierdza. Także, gdybyście kiedyś wchodzili w dyskusję na ten temat z kimś, powołujcie się na to badanie. Jest naprawdę solidnej, solidnej jakości. Dużo zdrówka i lecimy dalej. I Boga Związek psychoaktywny, chyba względnie mało znany, skuteczny w, co, w wywoływaniu reakcji psychodelicznych, jest zaliczany do psychodelików, ma swoją historię w Afryce, ma swoją historię w Ameryce Południowej do Europy trafił gdzieś w połowie XX wieku, jak wiele substancji psychoaktywnych, tam zaczęto go porządnie badać i co się okazało? Okazało się, że ibogaina poza wywoływaniem tripu, za chwilę powiem mniej więcej jakiego, ma też coś ala skuteczność terapeutyczną w leczeniu uzależnień. Są takie dowody, to się mówi dzisiaj dowody anegdotyczne, opowieści, wstępne badania na niewielkich grupach. Że i bogaina przyjmowana przez osoby wychodzące z nałogu, i tu mówimy o dwóch porządnych, poważnych nałogach, mianowicie alkohol i heroina, pomaga, ma skuteczność terapeutyczną. No, okej, okay, no to trzeba by badać. No tylko, że co się stało? W międzyczasie yy, weszliśmy w tak zwane wieki ciemne, a mianowicie no, uniemożliwione praktycznie rzecz biorąc były yy, badania no, solidne, badania nad substancjami psychoaktywnymi. Mówimy, nie, 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 dzieło szatana, absolutnie nie, nie dotykamy tego, afe, afe. No, i co się stało? No, i na kilkadziesiąt lat zostały te badania wstrzymane. Powoli wychodzimy z tego i wychodzimy w wielkim stylu, między innymi tego typu bardzo fajnymi artykułami. O co chodzi w tym artykule? Mamy coś, co ma potencjał terapeutyczny, wydaje się. Natomiast są niepożądane skutki uboczne. Mamy tutaj dwa główne skutki uboczne. Yy, jeden to są halucynacje trwające nawet przez ponad 24 godziny. Dwa skutki dla ciała są niezbyt przyjemne, o tym za chwileczkę. Druga sprawa, yy, ciężko jest to uzyskiwać. Ten związek chemiczny i bogaina występuje w roślinie, yy, nazwa łacińska tabernante i boga. Trzeba go z tej kory wygotować, oczyszczać, tam powstaje, tam jest ileś, jak zawsze, jak coś z rośliny uzyskujemy, powstaje mieszanina, to trzeba separować, kłopotliwe. Yy, synteza chemiczna jest możliwa, ale wielokrokowa, 9 do 16 kroków trzeba wykonać, Produkuje się tego mało. Kłopotliwa substancja. Co można by próbować zrobić? Skorzystać z mocy współczesnej nauki, żeby mieć to, co na, na czym nam zależy, czyli potencjał terapeutyczny, ale nie mieć nieprzyjemnych skutków ubocznych. Jak to zrobić? O tym już za chwilę. Ale może troszeczkę o tych skutkach ubocznych. I przy okazji yy, o książce, z której korzystałem i zawsze korzystam, kiedy szukam takich informacji, jak coś działa. Kiedyś tę historię opowiem Wam być może szczegółowo, bo, bo jest bardzo ciekawa, ale w błyskawicznym, telegraficznym skrócie. Ciekawy człowiek, Aleksander Szulgin, Aleks Szulgin, chemik, entuzjasta związków psychoaktywnych, który przez kilkadziesiąt lat, nie żyjący już człowiek, razem ze swoją żoną Anną i grupą przyjaciół testowali związki psychoaktywne. On był chemikiem, bardzo dobrym chemikiem, szanowanym, który publikował w literaturze naukowej miał opanowane syntezy chemiczne, produkował dziesiątki, setki nowych związków psychoaktywnych, nowych psychodelików. Opisał je w dwóch przedziwnych książkach. To są jedne z najdziwniejszych książek, na jakie trafiłem. Nie przyniosłem, żeby wam pokazać, bo to są cegły. To są książki o intrygujących tytułach PIKAL i TIKAL. PIKAL to jest p i h k l i have known and loved. Czyli fenyloetyloaminy, które znam i kocham. Później był sequel. To iptaminy, które znam i kocham. Książki składające się z trzech głównych części: autobiograficzne, chemiczne, tam są normalne procedury uzyskiwania tych substancji i subiektywne, jak to jest to coś przyjmować. Przez kilkadziesiąt lat. Testowali to w niewielkiej grupie przyjaciół. Nikt nie umarł, nikt nie zwariował. Zaczynali od niewielkich dawek, podnosili, spisywali raporty, mieli pewien protokół bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, no, przedziwna, przedziwna książka. Natomiast też kopalnia wiedzy. Nie ma drugiego czegoś takiego na świecie jak Pikal i Tikal. Krótko mówiąc, co o i Dużo, 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 ale to, co nas interesuje. There is no question that Ibogaine is a rough trip. Czyli jeżeli Szulgin pisze, że Ibogaina to był ciężki trip, to można mu wierzyć. Wie, co pisze. Niepokój, drżenia mięśni, uczucie zaniepokojenia, jakieś drżenia, ataksja. Krótko mówiąc, niefajne. Niefajne. Szulginowi wierzymy. Im też zresztą. No i okej. Okay. I docieramy w tym momencie do roku 2020. Żyjemy już, powoli wychodzimy z wieków ciemnych. Co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć jakiś związek, który jest podobny do ibogainy, ma podobną aktywność farmaceutyczną, ale nie ma tych nieprzyjemnych skutków ubocznych. Co my robimy? Przyglądamy się budowie chemicznej. Na górze mamy tutaj takie trzy rodziny związków chemicznych. Ibogaina to by było to, co widzicie na górze gdzie reszta, tam mamy 1 i 2, no to to macie zresztą opisane w tabelce, czyli mamy i bogaine i związki blisko z nią spokrewnione. I teraz zobaczcie, co jest na lewej, po lewej stronie, na dole i po prawej. Dwie pokrewne rodziny chemiczne, ale jedna z nich nie ma tej grupy zaznaczonej czerwoną kropką tetrahydroazepinowa grupa, a druga z nich nie ma tej grupy oznaczonej kropką fioletową, czyli szukamy prostszych związków chemicznych i czytamy po literaturze naukowej, jeżeli trzeba, to wykonujemy sami badania, które z nich mimo wszystko wydają się działać. I w ten sposób, takim trochę czytaniem po literaturze, trochę testowaniem wyszło na jaw, że ta grupa chemiczna oznaczona, kolorem, oznaczona kropką czerwoną nie jest potrzebna czyli można mieć fioletowym czyli możemy mieć coś co widzimy po prawej na dole tego typu prostszy szkielet chemiczny ale też działa w dodatku nie wywołuje tych nieprzyjemnych skutków ubocznych jak to sprawdzić u myszek to jest pytanie za 100 punktów i Szulgin mówił że nigdy w życiu by nie podał tego związku zwierzętom bo uważa to za nieetyczne ciekawe prawda yy, oni to testowali na myszach są takie Sygnały świadczące o tym, że zwierzę halucynuje. Można badać oczywiście toksyczność. Prędzej czy później będą to musieli ludzie przyjmować. Ale ogólnie profil bezpieczeństwa wydaje się niezły. Są takie nagłe ruchy głową, oczami, sygnalizujące, że coś tam się dzieje w głowie tej biednej myszki. Krótko mówiąc, zostało sprawdzone. Bezpieczniejszy związek, nazwali go Tabernantalog. Jeżeli Was interesuje budowa chemiczna, to można ją wyczytać z tej tabelki. Czyli co? Mamy na celowniku związek. Pokrewny chemicznie, prostszy, łatwiej go uzyskać, krótsza synteza wydaje się bezpieczniejszy. Myszki wydają się zdrowsze. Ale czy działa w sytuacji wychodzenia z nałogu? Czy działa u nałogowców? No i tu wykonujemy równie nieetyczne, na pewno zdaniem Szulgina, być może i Waszym zdaniem też, ja pozostaję neutralny, doświadczenia na myszkach. Uzależniamy myszki od alkoholu i. Heroiny. Typowa procedura badawcza jest następująca. Dajemy myszkom do wyboru dwie dźwignie. W jednej dostają zwykłą wodę, w drugiej dostają wodę z alkoholem albo mają, są podpięte i mogą sobie dawkować heroinę. Co się dzieje? Spędzają w takim pomieszczeniu tydzień, myszki się uzależniają. Jeżeli się pozostawi myszkom taką możliwość, to będą piły, będą przyjmowały heroinę. Mamy tydzień przyjmowania, potem mamy tydzień odwyku, czyli nie dajemy i potem na nowo wprowadzamy do takiej samej klatki, takiej, której myszki nauczyły się już na przykład, że dźwignia lewa daje im narkotyk. Co się, co się dzieje? Myszki wariacko walą w dźwignię lewą, nawet jeżeli tam płynie teraz już zwykła woda, to próbują, bo no cóż, pożądają narkotyku. Yy, no wykresy przerażające, 150, 200, nie wiem, 500 naciśnięć dźwigni. Yy, jeżeli im się da do dyspozycji dźwignię dającą narkotyk, to znowu go sobie dawkują. Krótko mówiąc, mamy zachowania no, w dużym stopniu naśladujące yy, zachowania uzależnionych ludzi. Co się dzieje? Yy, testujemy skuteczność tabernantalogu. Podając go na bardzo różnych etapach i zobaczymy, co się wydarzy. I ogólnie rzecz biorąc, na każdym etapie ma swoją skuteczność. Na etapie pierwszym, kiedy dajemy myszkom do wyboru dźwignię i patrzymy, jak często będą sobie takie naiwne myszki podawały narkotyk, a jak często zwykłą wodę, to nawet na tym etapie podawany tabernantalog zmniejsza częstość naciskania dźwigni z narkotykiem, czyli zmniejsza skłonność do wyłaniania się nałogu. Na etapie odwyku, no to, to, to czekamy, i później wprowadzamy myszki, czyli, czyli jest ta próba. Narażamy je na nowo na sytuację, kiedy mogą przyjmować narkotyk, i na tym etapie podawany talok znacząco zmniejsza ilość naciśnięć, dźwigni również. Czyli wykazuje skuteczność dwojakiego rodzaju. Zmniejsza prawdopodobieństwo wyłonienia się nałogu i ułatwia wychodzenie z nałogu. No nie ma co się nad tym, tym wykresom przeglądać, jeżeli chcecie. Cykl. Przeczytajcie sobie razem z podpisem, nie będziemy w to wchodzić. Yy, ogólnie rzecz biorąc białe yy, słupki to jest zawsze coś ala placebo, tylko to się mówi vehicle, czyli sama woda. Natomiast yy, kolorem, yy, nie, yy, tak, kolorem niebieskim tabernantalog. Niższe słupki oznacza mniej naciśnięć dźwigni, yy, mniej przyjętej heroiny itd., itd. Skuteczność wysoka, dosyć dobrze potwierdzona. Ok, czyli gdzie teraz jesteśmy? Podsumujmy to sobie. Mamy substancję, która pojawiła się w naszym horyzoncie, bo zostaliśmy zainspirowani pewnym tradycyjnie stosowanym w Afryce i Ameryce Południowej związkiem psychoaktywnym. Laboratoryjnie wydzieliliśmy w jego strukturze chemicznej to, co odpowiada za potencjał terapeutyczny, i mamy go przetestowanego na myszkach. Co dalej? No, trzeba by teraz, no cóż, no, no chcemy, żeby ludzie. Potencjalnie na tym korzystali, prawda? A jednocześnie nie musieli przechodzić przez 24-godzinny ciężki trip, co dla każdego bywa ciężkim wyzwaniem, a dla osób wychodzących z nałogu przypuszczam, że jeszcze większym. Mamy kandydata. No i co? Pewnie, co się będzie teraz działo dalej? Bardzo yy, oczywistą rzeczą jest sprawdzanie profilu bezpieczeństwa. Być może ktoś się zgodzi na badania kliniczne z udziałem ludzi, wstępne pierwszej fazy. Tak to powinno być. Miejmy nadzieję, że żyjemy już w czasach, kiedy można takie badania legalnie prowadzić, przecież to jest złoto. Natomiast druga ciekawa rzecz, mechanizm działania. Lekarze, naukowcy są bardzo zainteresowani, co tam się właściwie dzieje. I to jest jeszcze ciekawsza historia, bo ich hipoteza, i to mocno potwierdzona, jest taka, że związek ten jest psychoplastogenem. Jest psychoplastogenem. Co to jest psychoplastogen? Słuchajcie, nowiutkie pojęcie, bodajże dwa lata temu po raz pierwszy zdefiniowane w literaturze. Psychoplastogen to jest związek chemiczny pobudzający neuroplastyczność, plastyczność neuronalną, czyli skłonność mózgu do tworzenia nowych połączeń mózgowych. To jest na przykład mierzone ilością nowych dendrytów, ilością nowych połączeń pomiędzy neuronami. To jest bardzo ważne w czymś takim jak uczenie, zmienianie wzorców zachowania. Czyli mówimy w tym momencie o związku. Psychoplastogen to jest związek, który czasami tylko w pewnym rejonie mózgu ułatwia pojawianie się nowych wzorców zachowania, redefiniowanie szlaków neuronalnych. I, i bogaina, i tabernantalog są psychoplastogenami. Robiono to normalnie doświadczalnie też tutaj, a mianowicie sprawdzano. To są, to są wyniki tego doświadczenia. Sprawdzano, czy będzie więcej połączeń neuronalnych. I było, czyli pobudzało nawiązywanie się nowych połączeń neuronalnych, również w obszarach mózgu. Tu mówimy o, o, o korze przedczołowej, które mają związek z, no, z wychodzeniem z nałogów, powiedzmy w szerokim sensie. Czyli mamy też potencjalny mechanizm. Co więcej, to jest, to jest bardzo dobrze, że tak działa, bo. Są też substancje chemiczne pomagające w wychodzeniu z nałogu, działające tu i teraz. Trochę na zasadzie leku przeciwbólowego, który hamuje, dopóki jest w krwi, dopóki działa na mózg, hamuje pewne mechanizmy, ale nie wywiera długofalowego efektu, czyli przytłumia na przykład y, jakieś nieprzyjemne skutki uboczne, odwyku, y, pożądanie narkotyku itd. Przytłumia, natomiast kiedy tylko jego stężenie w krwi spada, to znowu przestaje działać. Tymczasem, to może już zacytuję artykuł, tego typu substancje mogą produkować y, sustained, czyli długotrwały efekt terapeutyczny, naprawiając zmiany w obwodach mózgowych, a nie tylko maskując objawy y, uzależnienia. Krótko mówiąc, mówimy tu potencjalnie o czymś, co może sprzyjać naprawianiu zepsutej struktury mózgowej, mówiąc w dużym uproszczeniu. No i tyle. Tyle. Tak się ogólnie rzecz biorąc bardzo często kończą historie z y, środkami psychoaktywnymi tylko żeby to badać, to trzeba w końcu zerwać z tym obrzydliwym nonsensownym nienaukowym tabu, że związków psychoaktywnych nie wolno działać, bo są złe. Nie, i czasami do jednego wora nazywającego się narkotyki wrzucane są substancje wywołujące bardzo silne uzależnienia fizyczne, jak alkohol i heroina i substancje, które potencjalnie mogą leczyć uzależnienia, a same nie uzależniają, bo ten związek nie uzależnia. Ma bardzo niski potencjał uzależniający. Zresztą to wynika z samego faktu, że to wywołuje bardzo ciężkiego, 24-godzinnego tripa. Tak czy inaczej, no wychodzimy, słuchajcie, powoli, powoli wychodzimy z wieków ciemnych i tego typu newsy są, są że tak powiem, Naszym światełkiem w tunelu. To jest bardzo duża gałąź farmaceutyki i medycyny, która wciąż stoi przed nami otworem. No to pogadałem sobie, pogadałem, wyrzuciłem co miałem na wątrobie. Może coś przyjemniejszego, troszeczkę lżejszego. Zderzenia. Zderzenia yy, Hyper Velocity Impacts, czyli z hiperprędkością. Hyper Velocity Impact Penetration. Tytuł brzmi tak. Yy, penetracja z hiperprędkością asteroid w ziemski ocean i kraterowanie yy, podwodne. Jakie jest tło? Yy, obiekty rozmaite uderzają w ziemię. Uderzają w ziemię, wywołując krater, eksplozja i krater. I czasami uderzają w ląd, ale czasami uderzają w warstwę wody o większej czy mniejszej grubości. I pytanie, na ile to spowalnia ten obiekt uderzający, na ile to zapobiega powstawaniu yy, dziur w ziemi? Nikt tego do końca nie zbadał porządnie, natomiast coś się wydaje, kiedy się zlicza kratery, które są na Ziemi, że coś jest za mało tych, które powinny być podwodne. Bo trochę tej skorupy kontynentalnej mamy do dyspozycji, tych etrów tam jest za mało. No i co z tym? No trzeba zobaczyć, w jaki sposób warstwa wody wpływa na uderzenia z tą prędkością. Kilka kilometrów na sekundę. Ha, jak chcecie sobie wyobrazić, jaka to jest prędkość, to wyobrażam, ja sobie wyobrażam coś takiego. Stoję na wzgórzu, po lewej stronie na horyzoncie jedno wzgórze, po prawej stronie na horyzoncie drugie wzgórze. Odległość pomiędzy nimi powiedzmy, dajmy na to 80 10 kilometrów, takie daleko, daleko. I coś, co pokonuje tę odległość w ciągu jednej sekundy. nie? To jest prędkość, słuchajcie. No kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na godzinę. Niezłe prędkości. Dlaczego w ogóle takie prędkości? Kolejna ciekawa rzecz, od razu jedziemy. Dlaczego z taką prędkością coś miałoby się zdarzać z Ziemią? A no właśnie, powiem Wam coś fajnego, to Wam się spodoba. Jest coś takiego, co się nazywa prędkość ucieczki. To jest prędkość, jaką musimy nadać ciału, na przykład rakiecie albo kulce, żeby wyleciała poza, żeby trafiła na orbitę ziemską. Czyli jeżeli. Strzele czymś wolniej niż pierwsza prędkość kosmiczna, prędkość ucieczki, to to poleci, 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 ale wróci jeszcze na Ziemię. Jeżeli coś wystrzeli dokładnie z tą prędkością, pod odpowiednim kątem, to to efi na orbitę ziemską. Jeżeli jeszcze mocniej, to troszeczkę dalej. Krótko mówiąc, ilość, czy znaczy prędkość, jaką trzeba nadać ciału, żeby wyleciało poza Ziemię. I teraz zobaczcie, odwróćcie tę historię w czasie. Czyli strzelam, 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 coś trafia na orbitę i ledwo, ledwo na tej orbicie zawisa. Teraz wyobraźcie sobie, że cofamy czas. Czyli coś zamiast wystrzeliwać, to z tej orbity spada na Ziemię. Elementarna fizyka mówi, że to są te same energie. Energia potencjalna, kinetyczna, kinetyczna, potencjalna. Krótko mówiąc, jeżeli cofnę czas, to coś spoczywającego na orbicie, ale leciutko nawet wrzucone tak, żeby spadło, dostanie ostatecznie tyle samo energii, ile trzeba było, żeby coś wynieść na orbitę. Czyli nabierze takiej samej prędkości. I z tego wynika, że coś, co spada na Ziemię, zasadniczo plus minus hamowanie przez atmosferę, oczywiście, ale będzie miało prędkość zbliżoną do prędkości kosmicznej, wynoszącej dla naszej planety 11 km na sekundę. Bardzo fajna, logiczna rzecz. Czyli potrzebuje 11 km na sekundę, żeby coś ledwo, ledwo wyciągnąć poza Ziemię, więc coś, co ledwo, ledwo spadnie na Ziemię, będzie miało przynajmniej 11 km na sekundę. Dobre, nie? No bardzo dobre plus minus hamowanie atmosferyczne. Więc tu mamy testowanie prędkości rzędu 5 km na sekundę. 5 km na sekundę. Jak się przyspiesza ciało do prędkości kilku kilometrów na sekundę? H. Przy pomocy działa gazowego, czyli takiego bardziej, takiego starszego brata wiatrówki. Jak działa wiatrówka? O. Mamy sprężynę naciągniętą i tłok. Tłok przesuwa się w komorze, w lufie, ściskając powietrze, i w pewnym momencie zostaje przekroczone takie krytyczne ciśnienie i kulka zostaje wypchnięta. W działale gazowym mamy podobną sytuację, ale ten tłok, który nam spręża gaz, tutaj stosowane jest zwykle nie powietrze, tylko wodu i hel żeby, można to było, lub hel, żeby można było to jeszcze mocniej ścisnąć, nasz tłok zostaje wystrzelony. Czyli konwencjonalnie yy, ładunkami wybuchowymi mógłbym albo prochem strzelniczym normalnie wystrzelam tłok. Czyli mamy lufę numer jeden, podpalam fire in the hole, leci tłok z sprężami, ten wystrzelony tłok z sprężami gaz. A tu na końcu, żeby moja kulka nie została wypchnięta za wcześnie przez jakieś tam połowiczne ciśnienie już tutaj, tu jest jeszcze taka membrana. To może być płytka stalowa, jeszcze trochę tak nacięta, żeby się w pewnym momencie otworzyła, jak taki kwiat. Czyli w pewnym momencie ciśnienie jest tak gigantyczne, że pęka ta stalowa płytka, ona się tak otwiera, i całe to ciśnienie napiera w tym momencie na naszą kulkę. A w zasadzie ona jest zamknięta w takim kołnierzu, czyli wylatuje z lufy, te, te kawałki kołnierza odpadają i kulka leci. Kilka kilometrów na sekundę. Piękna rzecz jest kilka takich dużych dział gazowych, na świecie, badających tego typu rzeczy. No i co? I zderzenia robią. Same wyniki między nami, mówiąc nie aż takie fascynujące jak cały ten kontekst, woda bardzo mocno wyhamowuje, woda bardzo mocno wyhamowuje pocisk. Tu zobaczcie sobie, jak wygląda takie zderzenie. Plup, od góry wpada pocisk, fala uderzeniowa przechodzi przez wodę. Tutaj nie widać tego, ale on się rozpada. Nawet na kilku kilkucentymetrowej głębokości w wodzie pocisk taki się potrafi rozpaść. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to też jest ciekawe, bo w przemyśle kosmicznym jest wiecznie problem mikrometeoroidów czyli takich nawet maleńkich kawałeczków skały, które uderzają w nasze satelity, potrafią, no wiecie, coś tej wielkości potrafi taką dziurę wyrządzić. Więc fajne, ważne, ciekawe badania. Ogólnie rzecz biorąc, zderzenia z tymi prędkościami wywołują masę przedziwnych zjawisk fizycznych. W momencie zetknięcia się kulki z celem, na przykład pojawia się czasami błysk, nie do końca wiadomo, co ten błysk wywołuje. Później nagłe uwolnienie energii potrafi zjonizować gaz. On tak świeci na niebiesko czasami. Przez, to są, słuchajcie, to są mikrosekundy. Jedna klatka takiego filmu to jest mikrosekunda, czyli jedna milionowa sekundy. To nie jest milisekunda, to jest mikrosekunda. To są milionowe części sekundy. I tam dochodzi do jakichś przedziwnych zjawisk fizycznych. Yy, gaz jest zjonizowany, tam dochodzi do zapłonu, yy, tlen w powietrzu potrafi się spalać od tego. No cuda, cuda, cuda. Fale uderzeniowe przechodzą. No więc tak, yy, tego typu rzeczy. No i tyle. I tyle. Także yy, fajne zabawy z fajnym tłem i przydatne w przemyśle kosmicznym. Yy, tyle na dzisiaj. Ciutkie przypomnienie. Jeszcze tylko przez kilka godzin od tej chwili. Można licytować w aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To są różne y, moje rzeczy. Spotkanie ze mną można licytować, lub książki, które y, podpisałem specjalnie dla ludzi wspierających WOŚP. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Koperniku Center, Press i Wydawnictwa Czarne. Jest to troszeczkę fajnych książeczek y, moich do y, zebrania. Także tam pod spodem jest lista aukcji. Możecie jeszcze że do godziny 17 coś tam sobie na WOŚP wylicytować. Dzięki wielkie i do zobaczenia.